Jesteśmy w klubie bokserskim Legii. Tutaj wielcy zawodnicy zaczynali swoje kariery. A czy tobie zdarzyła się może jakaś przygoda z boksem? Jak najbardziej. Jak byłem w szkole, chodziłem... Naszym panem nauczycielem od WF-u był taki pan Wasilewski. On kiedyś uczył Tigera. Michał, tak o tobie mówię. I on go uczył i on zresztą przychodzi do nas do szkoły. Wtedy uścisnąłem mu rączki, pamiętam. Nasze rączki, no to raczej... Rąsiwa. I rzeczywiście trzeba przyznać, że on uczył dużo z naszych jakby kolegów, moich znajomych, którzy byli ze mną w klasie wtedy, byli wysportowani i naprawdę umieli przyfasolić komuś. Ja kupiłem sobie lutownicę i lutuję. Czyli wolisz tak bardziej, tak inaczej? No tak, to znaczy jestem takim pacyfistą, ale to jest boks, to jest sport, więc tak naprawdę każdy może sobie ćwiczyć i trenować. Ja ostatnio, wtedy jak byłem w szkole, to się dowiedziałem, że jestem mańkutem. Ale piszę... Czyli leworęczny. Tak, to znaczy pewnie po prostu potrafię przypierdzielić lewą ręką i tyle, bo oprócz tego nic nie potrafię robić. A czy zdarzało się, że... Zwalić, nic. Czy zdarzało się, że musiałeś przypierdzielić, jak to sam powiedziałeś, komuś we własnej obronie, bo z racji tego, że jesteś trochę egzotycznym bywalcem naszego kraju, być może kiedyś zdarzały ci się jakieś nieprzyjemne sytuacje w Polsce? Czy pani mi grozi? Nie. Fakt jest taki, że zdarzyło mi się we Wrocławiu, ale no ja nie odgrażam się i nie odwijam się jakkolwiek. Dostałem tam, ale to jakby... Dobrze się stało, że nawet nie oddawałem, nie wchodziłem w bójki, bo co, to do niczego nie prowadzi, no jesteśmy ludźmi, bądźmy, polemizujmy, prawda, rozmawiajmy i myślę, że na tle psychologicznym to działa bardziej, aniżeli na fizycznym. Czyli tylko raz miałeś problemy z racji bycia pochodzenia mongolskiego? Tak, tak, no w szkole jak byłem mały, to się tam pobiłem z kimś, ale to było tak, że zrobiłem na nim kung fu. Tak. Kung fu pandę? Tak, kung fu i potem było panda. To się nie skupiło, ale w każdym razie to było tak, że tak wyprowadziłem prawy sierpowy, on się uchylił, bo on był starszy ode mnie. Uchylił się, to i wtedy impetem, który był prawy sierpowy, odwróciłem się i tak z łokcia z lewej. I dostał strasznie. Ale później trzymaliśmy sztamę, graliśmy nawet w piłkę razem. A później już stałeś się osobą publiczną, powszechnie znaną i lubianą i wtedy się skończyły jakieś problemy na tle rasistowskim? Znaczy nigdy jakoś nie miałem, bo ja chodziłem do szkoły, która była dosyć taka, no na Sadybie chodziłem i była spoko, ale wiem, że tam niektórzy koledzy byli tacy jakby po chemioterapii i rzeczywiście chodziliśmy razem na przykład na tfosę i tak dalej i szczerze powiedziawszy nie miałem jakichś takich problemów, żeby oni mnie jakoś nie lubili na tle rasowym. My się lubiliśmy, byliśmy spoko z ziomkami. Pewnie teraz jakbyśmy się też widzieli, to przybilibyśmy piątkę. Pozdrawiam chłopaków z dzielni. A co chciałbyś powiedzieć takim ludziom jak ci z Wrocławia? Ci z Wrocławia? No co ja mogę powiedzieć? Ogarnijcie się. Ale chociaż tam Wrocław jest bardzo... Jakby Wrocław moim zdaniem jest miastem bardzo prawicowym, więc cokolwiek ja powiem nic się nie stanie, ale mam nadzieję, że no, to zrozumieją, że to tak naprawdę do niczego nie prowadzi obicie komuś twarzy, prawda? Myślę, że konstruktywna krytyka bardziej działa i warto tak naprawdę porozmawiać i powiedzieć, przekazać tej drugiej osobie, adresatowi, co się tak naprawdę myśli na jego temat i co byś chciał, żeby się zmieniło i może ta osoba nawet to zrozumie i się wyprowadzi.